Tytuł cyklu, w ramach którego będziemy starali się Państwu przybliżyć działalność muzeum, może wydawać się wręcz banalny. Tylko pozornie, gdyż jest to wolne tłumaczenie sentencji, której autorem był Quintilian, pierwszy mistrz retoryki, zatrudniony do nauczania w szkole państwowej założonej przez cesarza Wespazjana. Według Quintiliana mowa powinna uczyć, bawić i motywować. Takie też zadanie stawiamy sobie, realizując nasz program. Tak jak zmieniają się czasy, bo zmieniamy się my, ludzie, tak samo istnieje w nas potrzeba zachowania świadectw czasów już minionych. Czy jest to tylko kwestia sentymentu? Nie, gdyż owa zaklęta w materialnych świadkach przeszłość jest jednocześnie dowodem przebytej przez nas drogi. Nie zawsze przez nas samych i nie zawsze przez naszych przodków. Ludzkość posiada jakby naturalną potrzebę zachowywania i pielęgnowania reliktów swej przeszłości. Zwłaszcza, że ma też na koncie wiele zdarzeń, które powodowały znaczne straty w tym dziedzictwie. Bo przecież nie zawsze i nie wszyscy zdawaliśmy i zdajemy sobie sprawę, czym są swoiste korzenie ludzkości, obecne w muzealnych zbiorach, zabytkach budownictwa, dawnych parkach czy miejscach ludzkich siedzib. Wymowa zniszczeń w obrębie świadectw przeszłości wydaje się dość prosta, gdyż wszyscy wiemy, jakie mogą być skutki podcinania korzeni żywego i wciąż rosnącego drzewa. Jednym z miejsc, które mają za zadanie chronić i pielęgnować owe korzenie, jest Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wszyscy mieszkańcy Ostrowca doskonale wiedzą i zresztą często jest to przypominane i mówione, że Ostrowiec był i jest hutniczym miastem, że dzięki hutnictwu Ostrowiec rozrósł się, rozwinął się, że miasto to huta, huta to miasto. Wszyscy to słyszeliśmy i jest to oczywiście prawda. Rola hutnictwa w rozwoju Ostrowca jest kolosalna. Natomiast musimy też pamiętać o jednej rzeczy, że mianowicie jeszcze jedna gałąź przemysłu odcisnęła niezwykle ważne piętno na historii miasta i regionu. A mowa to jest konkretnie o górnictwie rud żelaza, zresztą te dwie gałęzie przemysłu, czyli hutnictwo żelaza i górnictwo surowców, no, współwystępują ze sobą. Jedna z tych gałęzi bez drugiej istnieć nie może, więc występują razem. Przez setki lat zresztą i górnictwo, i hutnictwo było traktowane jako jedna gałąź przemysłu. Więc zawsze tam, gdzie kiedyś istniały huty, wielkie piece, staropolskie kuźnice czy starożytne piece dymarskie, zawsze gdzieś były kopalnie rudy żelaza. I nie inaczej było w regionie ostrowieckim. Ostrowiec i region w ogóle miał sporo szczęścia, jeżeli chodzi o rozwój hutnictwa, dlatego że żeby hutnictwo w ogóle gdzieś zaistniało i rozwinęło się, musi być, zaistnieć pewien splot korzystnych okoliczności. Muszą być spełnione określone warunki. Przede wszystkim musi być odpowiednie zaplecze surowcowe, czyli muszą być złoża rud żelaza. Musi być zapewniony stały dostęp paliwa hutniczego, a musimy pamiętać, że przez 2000 lat podstawowym paliwem do pieców hutniczych był węgiel drzewny, a więc muszą być odpowiednie kompleksy leśne, zasobne w drewno. Ważna jest woda, rzeki przede wszystkim, bo trzeba pamiętać, że przez setki lat to właśnie woda zapewniała niezbędną energię do urządzeń hutniczych. No i oczywiście tutaj równie ważny, a może najważniejszy jest też człowiek ze swoją pracowitością, pomysłami, inwencją. I Ostrowiec miał to szczęście, że spełniał te warunki, dlatego że były tutaj w rejonie zasobne w drewno lasy. Była rzeka Kamienna, którą przecież Staszic w pewnym momencie nazwał najpracowitszą z polskich rzek. Miał region też szczęście do ludzi, można powiedzieć wizjonerów, takich jak Jerzy Dobrzański, Henryk Ubieński czy Antoni Klimkiewicz. Natomiast chyba najważniejszą tutaj sprawą była obecność właśnie rud żelaza w regionie, które występują w dużej obfitości, występują na kilku geologicznych poziomach stratygraficznych i zwłaszcza dwa złoża, dwa rodzaje rud były tutaj istotne i chętnie eksploatowane w dawnych czasach na potrzeby przemysłu. Są to rudy wieku jurajskiego.
na południe od Kamiennej, w takim pasie od Bodzechowa, Goździelina przez Częstocice, Szewne, Jędrzejowice, Mychów w stronę Kunowa i dalej Starachowic występowały rudy i występują do dziś rudy syderytowe. Są to tak zwane żelaziaki ilaste. Przy czym one występują, te złoża tych żelaziaków występują dosyć głęboko, dlatego na południe od Kamiennej rozwinął się system kopalnictwa głębinowego, a więc pozyskiwano te rudy przy pomocy takich klasycznych górniczych szybów, podziemnych chodników czy sztolni. Natomiast na północ od Kamiennej, na samej krawędzi Doliny Rzecznej od Ćmielowa poprzez Piaski Brzustowskie, Wólkę Bodzechowską, dalej przez północne obrzeża Ostrowca, aż po Janik i dalej na północny zachód występują również jurajskie, tak zwane żelaziaki brunatne. Te z kolei występują nieco płycej, dlatego tam raczej pozyskiwano je. One były w ogóle łatwiej dostępne z racji tej niewielkiej głębokości, dlatego eksploatowano je albo systemem tak zwanych dukli, czyli takich niewielkich systemów szybików wydobywczych, albo po prostu za pomocą metod odkrywkowych, czyli powstawały tam duże kopalnie odkrywkowe. Kiedy pierwsze kopalnie pojawiają się w regionie, no tego oczywiście precyzyjnie stwierdzić nie możemy, natomiast no można się domyśleć i tak było z całą pewnością, że pierwsze kopalnie pojawiły się wtedy, kiedy w regionie zaczyna się pojawiać hutnictwo. A hutnictwo pojawiło się w rejonie Ostrowca już przed 2000 lat, mianowicie w okresie rzymskim, w pierwszych wiekach naszej ery rozwinął się w rejonie Gór Świętokrzyskich wielki okręg produkcji żelaza, który objął swoim zasięgiem również Dolinę Kamiennej i rejon dzisiejszego Ostrowca. Zresztą śladem tej działalności hutniczej, tych starożytnych hutników, są liczne ślady właśnie pozostałości piecowisk, osad produkcyjnych, które w trakcie badań są znajdywane w okolicy, chociażby w Częstocicach, Chmielowie, Bodzechowie, samym Ostrowcu. I najpewniej wtedy też no, siłą rzeczy musiało rozwijać się górnictwo rud. Według obliczeń Mieczysława Radwana jeden piec typu kotlinkowego, tego typu piece wtedy były w użyciu, zużywał od 200 do 250 kg rudy, więc zapotrzebowanie na rudę było na pewno ogromne, natomiast póki co nie ma w naszym regionie, przynajmniej tutaj w rejonie Ostrowca, żadnych pewnych śladów na kopalnictwo rud w tym okresie. Co prawda podczas badań archeologicznych na niektórych stanowiskach odkrywane są obiekty, które są interpretowane jako doły rudne, z których pozyskiwano tą rudę, natomiast one z całą pewnością nie zapewniały całościowego zapotrzebowania na rudę w tym okresie. Musiały być jakieś kopalnie, być może też w tym czasie pozyskiwano rudę z jakichś naturalnych odsłonięć, ze ścian wąwozów czy zbocza Doliny Kamiennej. W każdym razie na pewno już w tym czasie kopalnictwo na tym terenie miało miejsce. Potem hutnictwo rozwija się tutaj na tym terenie w okresie średniowiecza, choć na dużo mniejszą skalę niż w okresie starożytnym, a kolejny taki boom hutniczy przypada na okres staropolski, czyli na między wiekiem XVI a XVIII na tym odcinku Kamiennej w rejonie Ostrowca powstają liczne kuźnice żelaza. Były to takie zakłady, które zakładane były nad wodą, nad rzekami, ponieważ one za pomocą kół wodnych korzystały z energii właśnie wody płynącej, czy spadku odpowiedniego wody. No i z całą pewnością te kuźnice, które znamy chociażby z okolic Kunowa, z Rudy Kościelnej, Rudki Bałtowskiej, z miejscowości Stoki, czy z samego Ostrowca, gdzie poświadczona jest w XVI wieku kuźnica niejakiego Erasma Niedźwiedzia, czy w ogóle kuźnica częstocicka, zwana również kuźnicą ostrowiecką, w miejscu dziś zwanym Kuźnią. Z całą pewnością te kuźnice musiały korzystać z lokalnych złóż surowca, ponieważ średniej wielkości kuźnica tego okresu rocznie zużywała około 100 ton rudy, więc to są ogromne na pewno ilości i na pewno pozyskiwano miejscowe rudy, czy to z północnego, czy z południowego brzegu Kamiennej. I zresztą z tego okresu znane są pierwsze historyczne wzmianki o lokalnych kopalniach. Znana jest informacja o kopalni rudy żelaza w rejonie Sowiej Góry, czyli to jest rejon dzisiaj Wólki Bodzechowskiej i Przyborowa. Na pewno też istniały w tym czasie kopalnie w rejonie dzisiejszych Jędrzejowic.
Natomiast prawdziwy boom górniczo-hutniczy, prawdziwy taki szczyt tego przemysłu miejscowego przypadł na wiek XIX, kiedy w tym rejonie nastąpiła aktywizacja hutnictwa w oparciu o pracę wielkich pieców. Wielki piec to już było urządzenie, które zużywało gigantyczne ilości rudy żelaza. Wtedy też właśnie na wielką skalę powstają i rozwijają się tutaj kopalnie tego surowca. Pierwszy wielki piec tutaj na tych terenach powstał w Kuźni około roku 1813, założony przez Jerzego Dobrzańskiego. Piec korzystał z całą pewnością z rudy wydobywanej w kopalniach w rejonie Jędrzejowic. Źródła zresztą wspominają nawet nazwy tych kopalń w rejonie Jędrzejowic. To była kopalnia Żłób, Lipnik, Dziedziniec. Z tego okresu też z lat 20. XIX wieku znane są kopalnie w rejonie Szewny, kopalnia Ksewery i kopalnia Maria. Nie były to na pewno małe kopalnie. O Jędrzejowicach wiemy, że pracowało w niej ponad 100 osób, a wydobycie roczne sięgało 60 tysięcy kibli rudy. Kibel to jest taka jednostka górnicza, równa mniej więcej 150 kg, więc łatwo przeliczyć, że w ciągu roku te kopalnie, tylko kopalnie w Jędrzejowicach mogły wydobyć kilka tysięcy ton surowca na potrzeby tego pieca w Kuźni. Rozwój górnictwa w XIX wieku następuje w dalszym ciągu i związany jest z kolejnymi inwestycjami przemysłowymi na tym terenie. I w latach 30. XIX wieku Antoni Klimkiewicz zbudował pod Ostrowcem nowoczesny zakład z dwoma wielkimi piecami, zwany od jego nazwiska hutą Klimkiewiczów. Powstają też inne zakłady, m.in. wielkopiecowe, m.in. w Bodzechowie, w Mychowie, Chmielowie. Wszystkie te zakłady pracowały w oparciu o rudę pozyskiwaną tutaj lokalnie, na miejscu, z lokalnych kopalń. I tak na przykład zakłady ostrowieckie miały co najmniej kilkanaście kopalni w rejonie Mychowa, Jędrzejowic, Szewny. Były to kopalnie, które miały takie charakterystyczne, odimienne nazwy: Edward, Maria, Janusz, ale też kopalnie w rejonie Mychowa, Łączki czy Giełdawy. I już w drugiej połowie XIX wieku, czy pod koniec XIX wieku, no, są informacje, że roczne wydobycie rudy z kopalń należących do zakładów ostrowieckich wynosi około 26 tysięcy ton surowca. Czyli na ogromną skalę to wydobycie miało tutaj miejsce. No ale trzeba też pamiętać o tych innych zakładach wielkopiecowych, z których każdy miał swoje kopalnie. I tak na przykład huta wielkopiecowa, zakład wielkopiecowy w Bodzechowie dysponował kopalniami w rejonie Goździelina, to była kopalnia Goździelskie Górki, czy w rejonie dzisiejszej miejscowości Moczydło, kopalnia Długi Chrust, zwana również kopalnią Moczydło. Poza tym były też kopalnie w rejonie Miłkowa, Żuchowa, także cały ten pas na południe od Kamiennej, pomiędzy Goździelinem mniej więcej a Mychowem, to był jeden wielki obszar eksploatacji górniczej. Oczywiście to samo działo się na północ od Kamiennej, w lasach, które tutaj obejmują te złoża wspomnianego wcześniej pasa tychowskiego rud. Tam funkcjonowały przede wszystkim kopalnie odkrywkowe. Znana jest taka duża kopalnia odkrywkowa należąca do zakładów ostrowieckich, kopalnia Stefania w rejonie dzisiejszego Janika. Kres miejscowego górnictwa przypadł na początek XX wieku. Po prostu miejscowe wydobycie rud przestało być opłacalne. Zakłady ostrowieckie zaczęły sprowadzać taką wysokoprocentową, lepszą rudę z terenów dzisiejszej Ukrainy. To miejscowe górnictwo przestało być opłacalne. Zresztą te mniejsze zakłady wielkopiecowe typu Mychów, Chmielów, one jeszcze w ciągu XIX wieku upadły i przestały istnieć. W zasadzie na początku XX wieku już mamy tylko dwa zakłady wielkopiecowe, czyli Klimkiewiczów pod Ostrowcem i Bodzechów. Bodzechów wkrótce się zamyka, także na placu boju zostały tylko zakłady ostrowieckie i to górnictwo tutaj w tym czasie umiera. To znaczy zakłady ostrowieckie jeszcze w okresie międzywojennym miały swoje kopalnie rudy w regionie, ale już w szerszym regionie, bo dysponowały dużymi kopalniami w rejonie Niekłania i Stąporkowa, natomiast tutaj na miejscu nad Kamienną w rejonie Ostrowca, no w okresie międzywojennym wydobywano rudę już tylko w takich niewielkich, prywatnych kopalniach.
Także to górnictwo no, w pewnym momencie przestało tutaj istnieć, natomiast ślady i pozostałości tej działalności górniczej, one są tutaj bardzo często obserwowane, zwłaszcza na tych polach górniczych po obu stronach Kamiennej. Charakterystyczne są zwłaszcza na południu od Kamiennej, na terenie rolniczym, tam gdzie rudy żelaza, te syderyty i lastę eksploatowano takimi klasycznymi metodami górniczymi, czyli za pomocą podziemnych chodników, szybów i sztolni. Tam są takie charakterystyczne obiekty zwane, one powszechnie występują na polach w tym regionie, zwane warpiami bądź warpami. To są takie usypiska skały płonnej, która została wydobyta podczas eksploatacji rudy i usypana o różnej wielkości, od kilku do nawet kilkudziesięciu metrów średnicy i wysokości 3-4 metrów. Bardzo często większość z nich ma taki ślad zaklęśniętego szybu wydobywczego, czyli to jest ślad po dawnym szybie o różnej głębokości szyby. Tamte pokłady rudy występują od kilkunastu do nawet 50 metrów głębokości. I te pojedyncze warpie, one grupują się w takie większe zespoły obiektów, takie pola górnicze liczące od kilkunastu do kilkudziesięciu tego typu obiektów i one właśnie wyznaczają miejsca tych dawnych, znanych ze źródeł historycznych kopalni o konkretnych nazwach. Podobnie sytuacja wygląda w lasach na północ od Ostrowca. Tam mamy bardzo liczne ślady tych niewielkich dukli wydobywczych czy wielkich właśnie reliktów kopalń odkrywkowych, jak na przykład w rejonie Janika. Pozostałości robót górniczych to jedno, ale jest jeszcze jedna rzecz w Ostrowcu, na którą może nie zwracamy zbyt często uwagę, mianowicie zachowały się tutaj takie ślady symboliki górniczej, to jakiejś symboliki, którą my dzisiaj kojarzymy przede wszystkim ze Śląskiem, z górnictwem węglowym, z tym takim klasycznym górnictwem, które znamy ze Śląska, czyli godło górnicze, dwa skrzyżowane narzędzia górnicze, żelazko i perlik. I okazuje się, że nawet w Ostrowcu taka symbolika jest wykorzystywana między innymi na bramie kościoła w Szewnie, na niektórych nagrobkach hutników na cmentarzu w Ostrowcu przy ulicy Denkowskiej. Znany jest sprzed kościoła na ulicy Sandomierskiej krzyż, taki żelazny z drugiej połowy XIX wieku z napisem Boże Przedwieczny pobłogosław pracy górników ostrowieckich. Natomiast to, co najciekawsze, że Oskar Kolberg w drugiej połowie XIX wieku, wybitny etnograf, zapisał podanie pochodzące z okolic Szewny i datowane na początek XIX wieku o skarbku, czyli o tym znanym ze śląskich też legend duchu podziemi, duchu opiekuńczym górników, który również ten skarbek był tutaj obecny w naszym rejonie, okazuje się. Okazuje się, że to podanie mówi o górnikach z Szewny, którzy tam pracują w lokalnych kopalniach, że praktycznie w każdym domu ówczesnym był jakiś w rodzinie jakiś górnik. Także widzimy, że naprawdę te tradycje górnicze były tutaj dosyć silne. To nie było tak, że to były jakieś nieduże kopalnie, jakieś bieda szyby, jak czasami się mówi, tylko były to naprawdę duże kopalnie, a obecność tego górnictwa przez setki lat naprawdę odcisnęła duże piętno na historii regionu, co dzisiaj nie zawsze dostrzegamy.